Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj za mną jest dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od pory. Tak jest, my nagrywamy wieczorem, ale Państwo będą słuchali z pewnością różnych innych godzinach. Wiem o tym i widzę to w statystykach programu. Panie doktorze, Czesi upodobali sobie Adriatyk dotychczas, chyba jeżeli chodzi o podróże zagraniczne. Gdzie Czesi, gdzie Czesi dotychczas wyjeżdżali na wakacje? No faktycznie taką, taką tradycyjną turystyczną destynacją na lato jest no, od lat w zasadzie Chorwacja rokrocznie od 700 do 900 tysięcy Czechów, właśnie nad Adriatyk, się wybiera. Krążą legendy tutaj tak z przymrużeniem oka o, o, o Czechach, którzy właśnie w tych swoich, jak to mówią, szkodowkach, czyli jak my mówimy w Polsce, skodach. Zapakowani po brzegi z, z kotletami już przygotowanymi na cały pobyt, udają się tu sami, sami Czesi z takim przymurzeniem oka o, o, o innych swoich rodakach. Opowiadają. No na, 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 na zimę, oczywiście, takim krajem z podobnym, mniej więcej, podobną ilością odwiedzających jest Słowacja. Sąsiednia bratnia Słowacja. Z kolei wśród Słowaków krążą tutaj takie do, do, dowcipy dotyczące Czechów, no, ci, ci górscy ratownicy w Tatrach, Słowacy, jak mają się udać na jakąś akcję ratunkową, żartobliwie mówią, że idą uratować Czecha, bo właśnie czescy turyści mają, mają taką opinię niezbyt, niezbyt, no, że tak powiem, przystosowanych do, do warunków wysokich gór. No dość powiedzieć, że Słowacy mają gór powyżej 2000 metrów 50, a, a najwyższy, najwyższemu szczytowi Czech do, 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 do tej wysokości jest daleko. 1303 metry śnieżka, to tak, że, że, żeby na, na, na polsko-czeskiej granicy. No i teraz oczywiście rozumiem, że zmierzamy do... Do, do tej Polski, która, która jest, no jak, jak już rok temu głosiły medialne nagłówki w czeskich, por, na czeskich portalach czy, czy, czy dziennikach, Nową Chorwacją. W tym sensie, że, że może być taką, no może nawet porównywalną, porównywalnie popularną destynacją dla letnich wyjazdów. Właśnie o to chodzi. W przypadku. Polaków nie każdy dzisiaj ma możliwości finansowe, żeby w ogóle wyjechać na wakacje. Z doświadczeń moich nawet tutaj przyjaciół, znajomych, Polskie Morze jest tak samo drogie, jak wakacje all inclusive gdzieś tam za granicą. Czesi mają pieniądze na to, żeby sobie wydać. Te, jeżeli chodzi o czeskie portfele, to tutaj chyba nie ma żadnych zmartwień pod kątem pieniędzy, które mogą nas zado zadowolić w trakcie lipca czy sierpnia. No tak, znaczy ogólnie społeczeństwo czeskie wciąż jest y, zamożniejsze od polskiego, natomiast faktycznie te ostatnie, no powiedzmy, dwa lata, no to jednak y, jest czas, kiedy polskie wynagrodzenia realne, czyli to, ile przeciętne za, za przeciętne we, wynagrodzenie w Polsce można było kupić, doganiało to ten poziom czeski. Y, tutaj Wiąże się to z, z podwyżkami cen, chociażby żywności. No i to miało też odzwierciedlenie w, w tej masowej turystyce zakupowej, która zwłaszcza w zeszłym roku widzieliśmy i wciąż też widać, bo ja też nie, nie tak dawno byłem też na pograniczu polsko-czeskim i tych aut z czeskimi re, tablicami rejestracyjnymi jest wciąż sporo. Także, także to, jest, to, to jest na pewno jeden powód. No, ale też y, można powiedzieć, że chyba kluczowy powód jest taki, że Czesi w końcu w tych ostatnich latach y, tę Polskę poznali. Bo może my, my nie zdajemy sobie sprawy, że dla przeciętnego Czecha, czyli kraju, który sąsiaduje z innymi. Z jednej strony z Niemcami, z drugiej z Austrią. No Polska nie leży, tak, jakby się mogło wydawać geograficznie na północy, ale Polska leży mentalnie gdzieś tam na wschodzie, to, to jest kraj, w którym niemalże biegają niedźwiedzie Polarne. To kraj, który po prostu, w którym, którym większość z nich mimo tej bliskości geograficznej nie była. No to oczywiście pomijam te regiony przegraniczne, gdzie, gdzie, gdzie ten ruch, zwłaszcza po wejściu obu państw do strefy Schengen jest, jest znaczący, no ale powiedzmy dla, dla takiego prażanina Polska jest krajem równie dzikim jak powiedzmy Skandynawia. No i faktycznie było kilka czynników, które przyczyniło się, że to się zmieniło. Tutaj też powołam się na Pawła Trojana, czyli Czecha, czyli który Reprezentuje polską tur organizację turystyczną w, w, w biurze w Pradze. No, no i on faktycznie, ja też bym się pod tym absolutnie podpisał, wymienia ja trzy takie czynniki. Pierwsze to Euro 2012, drugi pandemia i trzeci infrastruktura. No, Euro 2012, no to ym, Czesi, przypomnijmy, grali w grupie ym, we Wrocławiu razem z Polską, pokonali zresztą nasz kraj 1-0 wówczas. Grając te trzy mecze we Wrocławiu. Pierwszy raz zobaczyli, że, że Polska jest krajem, który, który się rozwija, co, co już wtedy kontrastowało im z takim no jednak zastojem, zastojem w rozwoju infrastrukturalnym własnego kraju. No i, no i ten kraj wydawał się już wtedy atrakcyjny. Druga kwestia, no to jest troszkę taki przymus związany właśnie z regulacjami covidowymi. Był, by, był czas, gdzie niewiele państw można było dość swobodnie od, o, odwiedzać w okresie obostrzeń sanitarnych. No i Polska do nich należała i wtedy właśnie troszkę braku laku wybrano się. Faktycznie wtedy okazało się, że ta Polska ma całkiem sporo do zaoferowania, bo, bo nie tylko morze, ale też są jeziora, gdzie, gdzie, gdzie te spływy są dość dobrze zorganizowane, i tak dalej. No i w końcu jest infrastruktura. No w zeszłym roku wiosną została dokończona autostrada. A1, także z Ostrawy, czyli z trzeciego największego miasta Czech. Aż do Gdańska można przejechać bodajże w pięć godzin, nie zatrzymując się na żadnych światłach. Autostra droga ekspresowa jest 13 z Lubawki Aż pod Szczecin już jest w zasadzie gotowa, został tam jeszcze do dokończenia e, niewielki fragment e, do, i, idący do, do świnoujścia. Po czeskiej stronie no, te, te, te problematyczne 40 kilometrów jeszcze od polskiej granicy e, na południe zostały do wybudowania, no i te, te, to, to jeszcze pociągnie się pewnie jest 2-3 lata minimum. Natomiast no, ogólnie już, już ten, te kwestie infrastrukturalne są bardzo dobre, a, a jeszcze pamiętajmy, że są te autostrady niemieckie, którymi z niektórych miejsc Czechach łatwiej się dostać nad polskie morze. Chyba też, ja, ja też pracując w Czechach i, i, i reprezentując jakby nasz, na, nasz kraj na różnego rodzaju imprezach targowych, byłem zaczepiany przez Czechów, którzy. Wtedy czasami przypadkowo, czasami tak troszkę spontanicznie odwiedzali, odwiedzili nasz kraj i oni byli bardzo pozytywnie zaskoczeni. To, to, to też wiąże się z tym, że Czech odwiedzający Polskę ma bardzo niewielkie oczekiwania, bo, bo raczej spodziewa się najgorszego, więc tutaj mamy duży potencjał do tego, żeby ich pozytywnie tutaj przywitać. Mhm. Ale ponad pół miliona osób to już jest dużo. Tak, tak, tak. No te, te, te szacunki na obecny rok, one dotyczą co prawda całego kraju, nie tylko Bałtyku i, i, i to jest szacunek, który gdzieś tam wykracza na cały rok, więc, więc to jeszcze nie wiadomo jak to wszystko się rozwinie. Natomiast no, wiadomo, że, że, że ci Czesi, którzy przyjeżdżają na nocleg, no to przyjeżdżają przede wszystkim nad Bałtyk. W tych regionach przygranicznych jest to znacznie rzadsze. Tu raczej ta, ta turystyka jest krótsza, nie, nie wymaga często noclegów. Jest oczywiście też ta turystyka zakupowa, o której wspominałem. No, ale jeśli, jeśli nawet przyjmiemy te, te 550 tysięcy jako liczbę, która, którą możemy zakończyć ten rok, to jest faktycznie poziom, poziom imponujący, choćby dlatego, że no to jest wzrost z 352 tysięcy rok temu. Jest to wzrost naprawdę imponujący. No i faktycznie Czesi już w tym momencie plasują się w tej ścisłej, Czołówce nacji, które, które odwiedzają nasz kraj razem z Niemcami, Brytyjczykami. Także tak jest, jest, jest już czego cieszyć, i, i, i y, 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 wydaje mi się też, że, że, że warto zauważyć też. Yy, Taki czynnik od odwracania tych negatywnych stereotypów, których, których na temat Polski jest wiele. One dotyczą chociażby polskiej żywności, która, która jeszcze niedawno powszechnie uchodziła za, za niemalże trującą. Przeciętny Czech deklarował, że gdyby wiedział, że to, to, to jeszcze przed dobrymi pięcioma laty, deklarował, że gdyby, gdyby wiedział, że dany produkt jest z Polski, z pewnością by go nie kupił. No, oczywiście się to wiąże też. Z jednej strony z pewnym wsparciem tamtejszego lobby rolno-spożywczego, ale z drugiej strony też z faktem, że polska żywność to często jest w czeskich warunkach żywność tej najniższej półki, półki cenowej, z którą czescy producenci nie są w stanie konkurować. No i też siłą rzeczy musi być niższej jakości, także no te, te, te stereotypy są, są odwracane i to też sprzyja takim też rozwojowi dobrych relacji na poziomie, poziomie ludzkim między naszymi krajami. Rozumiem w takim razie podsumowując, że Czesi chwalą sobie Polskę i to jest kwestia tylko, żeby się przekonać i żeby tych Czechów więcej do nas przyjechało. Tak, no ja też mogę powiedzieć z drugą strony, zachęcam też, żeby, żeby poznawać też Czechy, bo, bo poza Pragą jest tam wiele, wiele pięknych miejsc, niesamowita ilość cudownych pałaców. No i ja w tym roku w tym, w tym roku udało mi się odwiedzić wspaniały pałac, który został który wybudowany przez rodzinę Liechtensteinów w Lednicach, niesamowita, niesamowita perełka, blisko granicy. Czesko-, a w zasadzie murawsko-austriackiej. Także, także polecam choćby, choćby to miejsce: Karlowe Wary z drugiej strony w zachodnich Czechach, Kutnachora nie, nie, niedaleko od Pragi, Czeski Krumlow na, na, na południu kraju. No wspaniałe perełki, które te, też można zwiedzić, nie, nie ograniczając się e, tylko do Pragi i, i poznać to wspaniałe dziedzictwo, które e, też było e, jakby częścią tej, 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 tej naszej środkowoeuropejskiej historii. I bardzo dziękuję za komentarz. Kłaniam się nisko, dr Krzysztof Dępiec. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.